spokojnie, to nie koniec, to tak naprawdę początek. Cześć, z tej strony jestem wolny, żyję w Chorwacji na co dzień i dzisiaj będę potrzebował waszej pomocy w komentarzu. Będę chciał, żebyście coś mi powiedzieli ciekawego na temat właśnie kanału. Właśnie helikopter mi tu przeszkadza, no to też jest piękne. Zaraz podzielę się z wami kilkoma takimi aktualnościami właśnie z życia kanału. Ten kanał troszeczkę się zmieni, ale mam nadzieję, że zmieni się na lepsze. Dlatego bardzo proszę, dotrwajcie do końca tego filmu, bo na końcu wszystko wam wytłumaczę. Żeby wytłumaczyć wam, czego będę potrzebował od was właśnie w tym komentarzu, musicie tak jakby obejrzeć ten film do końca. Chwaliłem się, że ostatnio już zaczęła się taka pełnoprawna wiosna w Chorwacji. Zrobiłem w ogóle o tym film, że w t-shircie sobie tam siedziałem na plaży. Było bardzo ciepło, było tak jak, nie wiem, w ciepłym maju w Polsce. A dzisiaj mamy taką właśnie typową polską wiosnę. Jest bardzo zimno. Wieczorami potrafi być 3 stopnie. Spadł też śnieg, co zaraz spróbuję wam pokazać, bo w górach tutaj w Dalmacji też trochę tego śniegu spadło. Ale nie wiem, czy to będzie widać akurat z tej perspektywy. To jest oczywiście drobna pokrywa. To nawet nie można tego nazwać pokrywą. Spójrzcie sami. No nie, wydaje mi się, że to nie będzie takie proste do zobaczenia. No ale może coś tam, co nieco widać. No tutaj troszkę białego, tam troszkę białego. I to w zasadzie wszystko. W ogóle śmiesznie było, bo okazuje się, że za takim słynnym tunelem Sveti Rok, znaczy to jest słynny, to jest taki symboliczny tunel, którym przejeżdżacie na drugą stronę gór i już taki klimat bardzo się zmienia właśnie na taką typową dalmacką po prostu pogodę, że jest już cieplej po tej stronie gór, jest bardziej słonecznie i to wielu z nas, Polaków, uważa właśnie za takie symboliczne wjechanie na wymarzone wakacje, na wymarzony urlop. Rzeczywiście, to jest takie symboliczne przejeżdżanie właśnie przez ten tunel. Ale słuchajcie, do rzeczy, bo troszeczkę zbaczam z tematu, a ten temat jest bardzo ważny. Dlaczego w ogóle w miniaturze napisałem, że to jest koniec, że dziękuję? Tak naprawdę to nie jest koniec kanału Jestem Wolny, tylko mam nadzieję, że lepszy początek. W komentarzu będę potrzebował po prostu waszej opinii, waszej takiej naprawdę szczerej opinii. W poprzednich filmach troszeczkę już powiedziałem, teraz pójdziemy w ogóle na plażę. Zobaczycie coś ciekawego. W ostatnim filmie powiedziałem, że filmy latem będą ukazywać się na tym kanale trochę rzadziej. I to jest niestety prawda. Wiąże się to z tym, że po prostu te filmy wymagają dużo czasu, jeżeli chodzi o edycję, jeżeli chodzi o przygotowanie ich na wrzucenie na YouTube'a. Takim przykładem był Omisz, który opublikowałem w zeszłą sobotę. Bardzo dziękuję za mega ciepłe przyjęcie tego filmu. Napracowaliśmy się przy nim, oj, naprawdę dużo i liczyłem właśnie na pozytywny odbiór. Ten pozytywny odbiór oczywiście jest, za co wam serdecznie dziękuję, za każdy komentarz, za każdą wiadomość. Cieszę się, że ta praca została doceniona. No ale właśnie, do rzeczy. Boże, mam nadzieję, że się nie poślizgnę na tych schodach. Do rzeczy. Chodzi o to, że publikowanie takich filmów często, na przykład co tydzień, nie jest fizycznie możliwe. Dlatego, jako że wiosną i latem mam zaplanowanych dużo wycieczek, będę miał też dużo gości tutaj w Chorwacji, co też jest fajne i co też zajmie mi czas, ja po prostu nie będę miał czasu, żeby publikować takie zaawansowane filmy właśnie co tydzień. Także raczej szykujcie się na filmy co 2 tygodnie. Ale słuchajcie, ja nie do końca chcę was zostawiać z czymś takim, że ja tylko co 2 tygodnie będę publikował jakieś filmy. Jesteście wspaniałą i cudowną publiką, która w ogóle przepięknie. Jeszcze raz, ile wody. Dziękuję za wsparcie na zbiórce na pomagam.pl. Tutaj wyświetli się link. Niewiele zostało do obiektywu ze stabilizacją, który bardzo ułatwi mi właśnie nagrywanie już tutaj wiosną i latem vlogów. Także jeżeli jeszcze chcielibyście mnie troszeczkę wesprzeć i nie wiem, podobał się wam, nie wiem, film w Omiszu, to będę bardzo wdzięczny. Ja myślę, że już w przyszłym tygodniu ten obiektyw będę zamawiał. No i właśnie, może pokażę wam ten obiektyw w akcji, tak? Może pokażę go, nie wiem, rozpakowanie i w ogóle. O co chodzi? Podam wam przykład.
ale tutaj podejdziemy, żeby pokazać Wam, jak dzisiaj wygląda. Podam Wam przykład. Na przykład w sobotę chciałbym wybrać się do Primorsztyn, bo na kanale nie ma jeszcze filmu z Primorsztyn. Jest to stosunkowo niedaleko od mojego miejsca. O, jak ładnie dzisiaj. Zobaczcie, jaka wiosna. Chciałbym na... No nie, no ten helikopter po prostu. To jest też temat na oddzielny odcinek z tym helikopterem. Jeżeli ja będę nagrywał materiał z Primorsztyn, to taki fajny, wiecie, z przebitkami, z pokazywaniem, z moim gadaniem, bez mojego gadania, ukaże się prawdopodobnie, pomimo że będzie nagrany w marcu, na początku marca, ukaże się prawdopodobnie... Ukaże się prawdopodobnie najwcześniej w maju albo w czerwcu, ponieważ jeszcze przed Primorsztyn zaplanowałem sporo innych filmów. Więc zanim go złożę, zanim go Wam pokażę, no to minie trochę czasu. Więc pytanie do Was. I teraz to, o co mi właśnie chodzi w tym filmie. Napiszcie w komentarzu, czy taka forma jak dzisiaj, czyli taka, nazwijmy to, codzienna Chorwacja, Wam się podoba. Ja ze swojej strony dzisiaj zakładam nową playlistę na kanale. Właśnie myślę, że nazwę ją Codzienna Chorwacja. I to będzie takie, tak jakby daily vlog. Ja oczywiście nie będę publikował codziennie filmów, nie wiem, z mojego życia i w ogóle, bo moje życie takie codzienne jest całkiem standardowe. Ale kiedy będę wychodził, nie wiem, na spacer, kiedy spadnie śnieg, kiedy w Chorwacji wydarzy się po prostu coś ciekawego, co uznam, że byłoby fajne, żeby się z Wami tym podzielić, to nagram taką formę, właśnie taką, jak oglądacie dzisiaj. Czyli idę, gadam, pokazuję Wam to, co widzę. Taka, powiedzmy, vlogowa forma, która wiem, że nie każdemu może przypaść do gustu, bo głównie tutaj widzowie jednak są po to, żeby oglądać takie jakieś konkretne filmy z konkretnych miejsc. Ale być może, jako że takie długie filmy będą pojawiać się właśnie co 2 tygodnie, to może co jakiś czas wrzucę coś takiego po prostu improwizowanego. Napiszcie w komentarzu, jak Wam... A jak ja mam tu zejść? Napiszcie w komentarzu, czy w ogóle uważacie, że to jest dobry pomysł. Że czy od czasu do czasu, nie wiem, raz na tydzień powiedzmy, chcielibyście coś takiego zobaczyć. Albo na przykład, słuchajcie, wyobraźcie sobie coś takiego... Ała, ręka już mnie boli. Wyobraźcie sobie coś takiego, że właśnie jadę tam do Primorsztyn sobie, zaraz Wam pokażę elegancką ławkę, że jadę sobie do Primorsztyn, no i nagrywam taki standardowy odcinek, jaki po prostu znacie, jaki lubicie. Ale przy okazji też... O kurde! Ała! Ale przy okazji też zaraz Wam pokażę tą ławkę. Nagram Wam coś takiego, taki krótki film, żebyście nie musieli po prostu czekać, nie wiem, 2 miesiące, zanim zobaczycie ten Primorsztyn, czy tam inne miejsce. Przypominam, że w wakacje te filmy na pewno będą takie pełne, ukazywać się właśnie co 2 tygodnie, a potem znowu jesienią i późną zimą myślę, że będą pojawiać się częściej. Taki jest mniej więcej plan na ten kanał. No, ale będąc w Primorsztyn, mogę tam podzielić się, nie wiem. Znalazłem taką ławkę z palet po prostu na skraju kamieni. Zaraz spróbujemy się do niej dostać. Mam nadzieję, że się nie zabiję przy okazji. Nie chcę Wam pokazywać tak jakby, nie wiem, to co robię, jak ja wstaję, nie wiem, jakie skarpety zakładam, jaką kawę piję, chociaż odcinek o kawie to naprawdę chciałbym, ała, kiedyś zrobić. Dobra, hehe, udało się. Więc ja nie chcę robić takiego, wiecie, codziennie i w ogóle, takiego naprawdę codziennie, nie wiem, właśnie. Co u mnie słychać, chociaż od czasu do czasu oczywiście, że powiem, co u mnie słychać. To jest wciąż niesamowite uczucie. Ja tutaj siedzę sam. Minąłem dosłownie 2 ludzi, idąc tutaj. Chorwaci są jak takie, nie wiem, salamandry? Salamandry lubią słońce chyba. Ogólnie jak takie jaszczurki. Kiedy jest słońce, to jest ich tutaj pełno. A kiedy jest wiatr, kiedy jest deszcz, a właśnie od 4 dni pogoda się bardzo zepsuła, no to jest dramat. Słyszałem, że w Polsce potrafi być teraz nawet cieplej. O, tak wygląda teraz w ogóle morze. Tutaj, gdzie siedzę. I chmurki. Ja wiem, że wielu z Was mimo wszystko chętnie by się tutaj znalazło. I absolutnie
się nie dziwię. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Ujmijmy to tak, niech to będzie nowy początek, nowego takiego szybkiego cyklu, gdzie za bardzo nie przywiązuję wagi właśnie do edycji, do przebitek, tych przebitek w takim daily, w takiej codziennej Chorwacji po prostu nie będzie. Bardzo Was proszę, napiszcie w komentarzu, czy ten pomysł Wam się podoba, czy chcecie coś takiego oglądać. Nie wiem jak często, może raz na tydzień, może trochę rzadziej, może pomiędzy tymi filmami takimi normalnymi, pełnymi. Sam jeszcze do końca nie wiem, dlatego bardzo Was potrzebuję. Jako, że jesteście wspaniałą, absolutnie cudowną publiką, uwielbiam Was po prostu i dziękuję za wszelkie wsparcie jeszcze raz, to bardzo proszę, napiszcie teraz w komentarzu, co myślicie o tym pomyśle. A ja sobie posiedzę i popatrzę. Dzięki, do zobaczenia.